No, miedzi by trochę szarpnął. Kurde, powiedziałem to? Witam wszystkich serdecznie na kanale Gage of History, tu Wiking Drażek. Chciałbym, jeżeli to był już w sumie ostatni odcinek z serii Nowogardu. Mam taką nadzieję, że tak się stanie. Następne odcinki planuję oczywiście z większym rozmachem, w większych miejscach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jutro święto wszystkich świętych lub wszystkich zmarłych, jak to woli. Dlatego znajdujemy się na cmentarzu z tego powodu. Jednak no jest tu duży ruch, jak widać. Prace jeszcze jakieś porządkowe się odbywają. Ciężko jest zagłuszyć ich moją mową. Ale zaraz przejdziemy do szczegółów i oficjalnego tematu dzisiejszej wyprawy. W 1928 roku na terenie nowego cmentarza, w tamtych czasach nazywanym cmentarzem centralnym, ponieważ na Nowogardzie mieściło się chyba paręnaście cmentarzy, tak dokładnie. I cmentarz centralny, oficjalna wersja oczywiście, został przeniesiony tutaj. Niby ze wszystkich cmentarzy w mieście, niby wszystkie groby zostały ekshumowane, czy te szkielety, ciała, i zostały przeniesione tutaj. W tym momencie, w 1928 roku, powstała właśnie ta kaplica, o której dzisiaj będzie mowa. Kaplica ważna z tego względu, bo no, chociaż historia mówi troszkę inaczej, jest naprawdę troszkę inaczej. Powiedzmy sobie tak. Napisane jest ogólnie, oficjalnie, że ciała z wszystkich grobów, z wszystkich cmentarzy zostały przeniesione tutaj, na ten cmentarz centralny. Jednak z wiadomości, z opisów mieszkańców miasta, nie tak to wyglądało. Ciała zostały wydobyte, tylko nieliczne. Takie, które były świeżo pochowane lub zamożniejszych ludzi. Naprawdę wszystkie cmentarze to był kit, co nie? To był kit, bo te zwłoki pozostawały dalej na swoich miejscach i ludzie sobie pozabierali nagrobki, pomniki, które były tam i z marmuru, z granitu, z kamienia. Także wzięli sobie to, zrobili sobie z tego podjazdy do domów, schody, krawężniki, a z reszty, która tam pozostała, co ludzie nie zabrali, zrobili taki murek okalający jezioro, taki falochron, coś w tym stylu. No, tak to wykorzystano kiedyś. Większość tych ciał nieekshumowanych pozostało na swoim miejscu, w miejscach, w którym dzisiaj na przykład jest park do spacerów, i chodzi się naprawdę po cmentarzu, po zwłokach, po ciałach do dzisiejszego dnia. To są oczywiście nieoficjalne informacje, które są spisane przez mieszkańców, gdzieś tam odnotowane przez mieszkańców Nowogardu. No ale przejdźmy do sedna, pomówmy troszkę o tej kaplicy, o której dzisiaj jest mowa, bo to bardzo ciekawa historia. Kaplica jest wybudowana w stylu tak zwanym mauretańskim. No i taką podejrzaną jeszcze jedną sekcją z tego wszystkiego jest to, że jest to jedyna taka budowla, budowana takim stylem, w taki sposób, na całym Pomorzu. Także bardzo dziwne jest to, że ona tutaj się znajduje. Zbudowana kaplica została z cegły silikatowej i ceramicznej. Zaprojektowana na planie ośmioboku. Wieża, którą tutaj widzicie, została przykryta hełmem, taki w kształcie stożka, przykryta blachą miedzianą. A tak naprawdę
cała dachówka i wszystko. Była to oczywiście dachówka gliniana, wypalana. Dzisiaj jest ona już zmieniona na cegłę, na dachówkę betonową. Tak wygląda owoc tamtych lat. Oczywiście kaplica jest ciekawa i historia jej też. Jednak coś musi tkwić w tajemnicy jakiejś, bo nie byłoby dzisiaj o tym filmu. Jest jeszcze pewna kwestia, która została zapisana, a później zaginęła gdzieś, o wejściu do podziemi na cmentarzu, które się znajdują właśnie z kaplicy. Były pytania wielokrotnie, nie tylko przeze mnie, ludzi odpowiadających za tam porządki, dbanie, konserwację kaplicy i cmentarza. Oczywiście wszyscy zaprzeczają, żeby było jakieś tam wejście tajne czy coś takiego z kaplicy. Jednak gdy poprosiłem o wejście i bezinwazyjne sprawdzenie, czyli rozejrzenie się, popatrzenie, popukanie w podłogi, w ściany, odmówiono mi oczywiście i nie można tego zrobić. Szkoda, bo możliwe, że jest tam wejście, może nie do jakichś tam tajnych podziemi, może są tam krypty, są tam jakieś katakumby, w których leżą jakieś tam może szczątki, przeważnie wszystkich kościołach, kaplicach znajduje się takie coś u nas na naszych tutaj terenach pomorskich. Szkoda, bo można byłoby to sprawdzić, zobaczyć, wejść, obejrzeć, zrobić zdjęcia, troszkę ujawnić tej historii. Po ostatnim filmie parę osób tam skomentowało bardzo fajnie i na przykład skomentował film Radek Z, który stwierdził, że przydałby mi się gimbal, bo faktycznie zauważyłem sam, że tam szedłem po tym parku. W ostatnim filmie ta kamera, gdy szedłem, robiła taki efekt, że to no, było to straszne, więc postanowiłem, że sprawdzę takiego gimbala, ile to kosztuje, jak to wygląda. No i powiem wam szczerze, że oczywiście wszedłem na stronę, chińskie strony sklepowe jakieś tam, w których nie ukrywam, że często dosyć się obkupuję. No i wyszła taka sytuacja, że zaczynają się ceny takich gimbali, na chińskiej stronie oczywiście zaznaczam, zaczynają się ceny od jakichś no 150-200 zł do nawet 1200. No i teraz pytanie, czy wydać dużą sumę i co, no i mieć sprzęt, ale chiński, nie wiadomo czy jak to będzie działać, jak długo to będzie działać i czy to w ogóle będzie działać, nie? Także tak to wygląda. Kolejną rzeczą jest to, że postanowiłem, zobaczyłem na jakiej zasadzie to działa i postanowiłem takiego gimbala zrobić własnoręcznie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i spróbujemy go przetestować. Zobaczymy, czy to zda. Nie śmiejcie się, jest to taki projekt tymczasowy, tylko żeby sprawdzić, czy będzie to działać. Zaraz wam wytłumaczę. Otóż mój gimbal wygląda tak. Został zrobiony z dwóch rączek. Była rączka od grabek i rączka od łopatki. Zostało to przytwierdzone śrubą. Na górze jest uchwyt na telefon, a na dole znajduje się rurka wypełniona niczym innym jak tylko kulkami ołowianymi z muszkietu do obciążenia. Także ruszając ręką w prawo czy w lewo jesteśmy w stanie utrzymać ten telefon praktycznie w pionie. Ciężar powoduje na dole to, że nie przechyla się teraz z ręką, także ruchy ręki w jakiś sposób usuwają zbędne jakieś tam wstrząsy. Nie ma co gadać, trzeba wziąć telefon i przetestować. Telefon znajduje się w gimbalu mojej produkcji. No i teraz trzeba sobie troszkę
poćwiczyć, gdy przy jakichś szonsach, no to już takie bardziej silne szonsy, ale nawet idąc normalnie, ruszając ręką, czy ten ekran, czy ten obraz będzie tak mocno skakał, jak to było na zwykłym kijku do selfie. Ruszam tą ręką, ruszam tym telefonem. Telefon faktycznie przy naprawdę mocnych ruchach ręki rusza się. Teraz spróbujmy się po prostu przejść. Przejdźmy się, zobaczymy, czy to ma w ogóle sens. Taka robota własnoręczna. Chodzę po jakichś sobie schodkach, po jakichś miejscach. Poskaczemy, trochę pochodzimy, troszkę ręką poruszamy. No i sami widzicie, jaki jest efekt. Ja tego na razie nie widzę. Będę widział, jak to nagram. Także tak wygląda gimbal własnej roboty. Oczywiście na pewno zdecyduję się na kupno profesjonalnego sprzętu. Jednak chciałem po prostu gdzieś tam w wolnym czasie chciałem coś takiego zrobić i zobaczyć, czy to zda rezultat. Oczywiście chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Chciałbym jeszcze Was poinformować, że kolejne odcinki będę chciał robić już nie tyle co w Nowogardzie, ale i w innych miejscowościach. Odkryć jakieś tam ciekawsze tajemnice, historie, pokazać Wam coś szczególnego, ciekawego. Co jeszcze mógłbym wymyśleć dla Was? Mógłbym jeszcze wymyśleć takie coś, że w każdym kolejnym tygodniu będzie nowa miejscowość. Na razie zajmiemy się no, tutaj, gdzie mam najbliżej, czyli województwem zachodniopomorskim. Jednak chciałbym też i poruszać się dalej. Myślę, że każde kolejne odcinki będą coraz dalej, aż kolejne województwa w dalszą stronę Polski. Myślę, że w ciągu roku, może więcej, może mniej, da się obskoczyć wszystkie województwa, pojechać, nagrać jakiś ciekawy film w ciekawym miejscu, w miejscu może jakichś bitew, w miejscu jakimś historycznym dla Polski i dla polskiej historii. Także bądźmy dobrej nadziei, że się to uda i że to będzie tak wyglądało. Ja Was oczywiście serdecznie pozdrawiam, Wiking Drażek z tej strony, Gate of History. Do zobaczenia na następnym odcinku.